Dzień dobry. Podróż, która rozpoczyna się tak pięknym widokiem. No mam nadzieję, że będzie równie piękna. Witam Was serdecznie z Szymkówki w Bukowinie Tatrzańskiej. Chwila ciszy tutaj jest, bo chociaż jest godzina 6, to co chwilę tutaj ciągną sobie turyści w stronę Morskiego Oka. No wcale im się nie dziwię, bo jak widzicie, widoki dzisiaj są rewelacyjne i na pewno ten dzień dzisiejszy, przynajmniej do popołudniowych burz, będzie bardzo ładny. A ja zapraszam Was na wspólną wycieczkę, a gdzie to zaraz się dowiecie, chociaż i tak już pewnie wiecie z opisu. Jedziemy w stronę Alp. Piękne są te tereny skalnego Podhala i Orawy, na którą czy przez którą dzisiaj właśnie jadę. Szczególnie piękne są o poranku, właśnie w takich godzinach, w których zazwyczaj śpię sobie, bo ja sobie lubię tak do tej godziny 8 pospać, a dzisiaj po 6 wyjechałem, dlatego no jest przepięknie. Jeszcze nie ma tej takiej charakterystycznej mgiełki, która się pojawi za kilka godzin, jak tylko słońce zacznie troszkę ziemię podgrzewać, także widoki przepiękne. Jadę w stronę Orawy od tej strony, chociaż mogłem też jechać drugą drogą, taką troszkę z mojej strony bardziej oczywistą, bo mogłem jechać dookoła Tatr, czyli w stronę Popradu, a potem autostradą. Tylko że uznałem, że ta droga przez Orawę będzie dużo ładniejsza. Ale muszę przyznać, że ta autostrada, która jest z Popradu w stronę Liptowskiego Mikulasza, również jest piękna, bo autostrada z tak przepięknym widokiem na Tatry od tej słowackiej strony, no to naprawdę aż się chce jechać. Kilka razy ją na filmach Wam już pokazywałem, szczególnie ją będę pamiętał, kiedy wracaliśmy z Rumunii w 2020 roku i zachód słońca był przepiękny, no coś wspaniałego. A dzisiaj cieszę się tą piękną Orawą, pięknymi widokami, tylko że trzeba uważać na prędkość niestety, bo tutaj na Słowacji, no to wiecie jak, mandaty są wysokie, chociaż u nas w Polsce też już są wysokie. Tu przynajmniej punktów się nie dostanie, ale można łatwo prawo jazdy stracić. A szczególnie jak się nie patrzy na prędkościomierz, tylko na przykład na piękny Zamek Orawski, no jest tutaj na co popatrzeć. Przyjadę tutaj na pewno i o tych terenach również troszeczkę więcej Wam opowiem, no bo jest tutaj bardzo, ale to bardzo dużo miejsc ciekawych do odwiedzenia. Kolejne piękne okolice to drogi dojazdowe w stronę Małej Fatry, czyli w stronę Zazriwy, tamte tereny. Przepiękne okolice również i jechało się świetnie. Trochę temperatura niestety spadła, bo tam pokazywało około 7-8 stopni w tych dolinkach, ale drogi fantastyczne i jeszcze to słoneczko gdzieś tam przebijające się między górkami. Coś wspaniałego. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że w
zapakowałem się w roboty drogowe właśnie w miejscowości Zazriwa. No, będzie przepiękna droga, ale na razie musiałem swoje odstać, także no prawie 20 minut straciłem na tych światełkach. A w tym momencie jestem w miejscu, które dobrze już znacie. Odwiedziłem Juraja Janosika, który znajduje się tutaj na skalę za mną. Wpadłem, żeby nie był samotny, chociaż wiem, że samotny nie jest, bo z tego co słyszałem, to dość dużo z was, dość wielu z was tutaj przyjeżdża, odwiedza go, wspina się tam i podziwia te piękne widoki właśnie z góry, a jest na co patrzeć. A przede mną teraz jeszcze godzinka drogi i za godzinkę mniej więcej będę się widział z Pawłem. Od janosikowych stóp jeszcze kawałek bardzo fajnej drogi, no a potem przejazd przez miejscowość Żlina. Duże miasto, więc nic ciekawego tam nie było. A później kawałek autostrady i tutaj właśnie umówiłem się z Pawłem. Taka miejscówka, gdzie mieliśmy po 170 km mniej więcej dojazdu. No i jest już Paweł ze mną. Pawła znacie z wcześniejszych filmów, już z kilku wcześniejszych. Teraz mamy mały postój, pewnie zrobimy sobie jakąś kawkę. No i stąd lecimy w stronę Austrii. Najlepsza chwila poranka to kawusia od Adrianka. Tylko Paweł nie chce pić. No, kawusia musi wejść. Paweł wygląda jak po jakimś grubym melanżu, ale to efekt po prostu rocznego brzdąca. Kawusia będzie pyszna. Sam raz na autostradowe godziny jazdy. A do pysznej kawusi kanapeczka od mamusi i osypków siatka, które robiła sąsiadka. No dobra, tryb rymowania włączony, więc jest dobrze. Jemy i się zbieramy. Od miejsca naszej pysznej kawki do granicy z Austrią mieliśmy 190 km. Tylko autostradowy przejazd, bo w sumie tak jest najszybciej. Na Słowacji autostrady są dla motocyklistów za darmo, dlatego chcieliśmy skorzystać i troszeczkę podgonić. No a droga nudna trochę, chociaż z dość takimi nawet fajnymi widoczkami, bo to są te tereny, które myśmy z Pawłem robili w zeszłym roku. Nie wiem, czy kojarzycie taki cykl, był Łukiem Karpat. No to w trzeciej części właśnie tego cyklu myśmy po tych górkach jechali. Bardzo fajne tereny poza autostradą. No a autostrada, jak ta autostrada, nudna. Po drodze trafiliśmy na jakiś turbokorek, nie wiem ile miał, bo nie zdążyłem spojrzeć na licznik, ale coś koło pewnie 10 km tak na oko. Bardzo ciężko się jechało, bo tak średnio kierowcy chcieli ustępować miejsca. Trzy pasy za całe zawalone. Przez ciężarówkę, która kawałek dalej przed Bratysławą wpadła do rowu i próbowali ją wyciągnąć i była zwężka do jednego pasa. Tankowanie żeśmy jeszcze sobie zrobili przed chyba na ostatniej tutaj stacji, która będzie w okolicy, bo w Austrii paliwo ma być dużo droższe. Spalanie wyszło całkiem ok, 5,20 mi wyszło spalanie po 320 km przejechanych do tej pory z domu, także jest ok. No i zostało już nam do granicy 22 km. Grzeje niemiłosiernie, prawie 30 stopni. Troszkę nieprzyzwyczajony jestem, bo jak wyjeżdżałem rano, no to było dużo, ale to dużo chłodniej, bo około 6 stopni było rano, jak wyjeżdżałem. Także, ale jest dobrze, zdecydowanie wolę taką pogodę niż deszcz. No i zbieramy się i jedziemy w stronę granicy z Austrią. Winietka kupiona. Niestety nie ma już pamiątkowych naklejek, tylko paragonik, wszystko jest elektronicznie. Kiedyś tu się
Kiedyś tutaj się wchodziło do budki, a teraz tam wszystko jest przy automatach. A ja tu chyba... O, jest tu jeszcze moja stara. Ostatni raz byłem w Austrii w 2019 roku. No to jeszcze winietki były. 5,60 kosztuje autostrada na 10 dni. No nie, jakoś tam strasznie drogo, więc stwierdziliśmy, że lepiej sobie wziąć te autostrady, bo i tak wjedziemy na nie na pewno nie raz, gdzieś chociaż kawałek, żeby podskoczyć. Tyle, jedziemy. Paweł tam jeszcze pomaga jakiemuś panu z chyba Serbii, bo nie potrafi tego ogarnąć. No i zbieramy się i jedziemy. Chyba od niedawna to jest, bo widzę, że wszyscy chcą do tej budki wchodzić. Chyba są od niedawna te automaty. Albo tak ludzie rzadko kupują tu. Można też online oczywiście kupić, ale tak jest lepiej. Dobra, koniec gadania, jedziemy. Austria przywitała nas pięknymi wiatrakami, dobrym wiatrem w plecy na szczęście. To dobrze, bo cena paliwa też powyżej 2 euro. Dobrze, że zatankowaliśmy sobie wcześniej. Przywitała nas też ograniczeniami prędkości i fotoradarami, ale to też jakaś atrakcja, bo no na autostradzie to trochę nuda, więc tak to przynajmniej wypatrywaliśmy, czy jest radar, czy pstryknie, czy nie pstryknie. Także zabawa fajna. Zresztą do atrakcji faktycznie dużo więcej jest, bo na przykład atrakcją na autostradzie może być wpuszczanie tych, co wjeżdżają sobie po prostu z bocznych dróg, albo oglądanie ciekawych kamperków, czy busików, czy jakichś innych wynalazków, albo wyprzedzanie z prawej strony tych, co nie chcą za diabła zjechać. No takie nuda, po prostu nuda, powiedzmy sobie szczerze, ale bardzo fajnie, ciepło za to, strasznie ciepło, no do 30 stopni, około 30 stopni była temperatura. Także bardzo, ale to bardzo ciepło. Zapowiadane burze na popołudniu zaczęły się gdzieś tam pojawiać. Widać było już z daleka, że troszeczkę pogoda się psuje. Byliśmy gotowi na to, ale dzisiaj taki dojazdowy dzień, więc po prostu jak będzie bardzo źle, to skończymy i tyle. Teraz mamy mały postój. Właśnie nam się udało przed chwilą troszeczkę uniknąć jednej burzy, dosłownie żeśmy przed jej czołem przejechali, troszeczkę pokropiło tylko, ale gdzieś tam już z daleka widać, że kolejne burze na horyzoncie. No na kamerce, na GoPro i tak tego nie będzie widać i tak. Bardzo powoli, bo już jesteśmy jakby w Alpach, nie mamy jakiegoś konkretnego planu na ten wyjazd, ale o tym wam później powiem. Bardzo powoli szukamy sobie jakiegoś noclegu na Bookingu, jeszcze podciągniemy na pewno trochę, no i rozejrzymy się za czymś do spania. Poklikaliśmy coś tam na Bookingu i znaleźliśmy nocleg Hotel Grand Prix, ale żeby było śmiesznie, kiedy zacząłem go rezerwować, to pokój kosztował 91 euro. No ale chciałem się upewnić, że są dwa osobne łóżka i jak drugi raz wszedłem w ten sam pokój, to już kosztował 102 euro, więc już troszeczkę więcej, ale to i tak jest cena jedna z najniższych tutaj w okolicy, bo generalnie ceny były od 100 do mniej więcej 300 euro za pokój dwuosobowy. No troszkę to kosztowało. Niedaleko, jeszcze około 100 km mieliśmy do zrobienia. Młoda godzina jest, bo dojazd do hotelu pokazywało nam na 15. No i była taka walka, wiecie, serce mówiło, kurczę, młoda godzina, może by się jeszcze pojeździło. No ale rozum mówił, pogoda niestabilna, 600 km zrobione, a w sumie lokalizacja tego hotelu idealna, bo tuż przy drodze, która doprowadzi nas do pierwszych punktów zapisanych gdzieś tam do zobaczenia właśnie podczas tej wyprawy. Także zdecydowaliśmy sobie, że
I tak trochę jeszcze pracy mamy, a będzie okazja, żeby sobie posiedzieć, pogadać, odpocząć, jutro dużo wcześniej wyjechać, no bo tereny górskie mają to do siebie, że rano pogoda jest piękna, a po południu przychodzą deszcze i burze. No i tak jesteśmy właśnie w hotelu Grand Prix. Paweł czeka na rezerwację, rezerwacja automatyczna, w maszynie się tam wpisuje i trzeba troszkę powalczyć z tym, a jeszcze jakaś pani jest, która jakąś tam grupkę rezerwuje, więc okupuje troszkę tą maszynę. Słuchajcie, nikogo tu nie ma. Po prostu wymarła miejscowość totalnie. To jest miejscowość, gdzie znajduje się tor Formuły 1, tor Red Bulla. Jeżeli ktoś się interesuje, to mógłby sobie jechać zwiedzić. My wolimy, zamiast toru Red Bulla, wolimy zimne piwko. A takie też się tutaj znajduje, bo gdzieś tutaj jest restauracja, logo piwa już widać, więc zaraz pójdziemy coś na pewno, jakąś konsumpcję prowadzić. A tymczasem spróbujemy się tutaj zarejestrować. Panią chcę nagrać. Pani okupuje. Kurde, oni tam mają całą stertę tych kopert. Tak, pani cało to karmelduje. Szajsa. Mleko. Espresso kaput. Espresso cappuccino. Jest kawa. Do pasina. Oj, przepraszam. Hej. Co mnie straszysz? Zatrwałe. Pokój jak pokój. Ale dwa łóżeczka są. O, jest. Ten motocykl. Wiedzieli, że dla motocyklistów. Widok przez okno taki. Coś tu jest. Motocykle. Motocykli nie będzie widać, ale. Dobra. Pokoik jest ok. Łazieneczka jest, jest git. 100 euro poszło. No i zgodnie z prognozami się rozpadało, niebo czarne, ale teraz nas to już mało interesuje, bo teraz idziemy w wiadomym kierunku. Nie wiem, czy to będzie coś do jedzenia, zdrówko. Nie wiem, czy to będzie coś do jedzenia, ale ważne, że jest do picia. Menu wybitnie wegańsko, wegetariańskie. No dobra. Przystosuj się lub gin. Przystosuj się lub gin. Ważne, że piwo jest wege. No, porcje całkiem ładne. I tak zdechły. A Paweł je kwiatki. A tutaj mamy taki wynalazek, który w naszych polskich warunkach raczej by się nie przyjął, czyli Honesty Bar. Bierzesz sobie co chcesz, albo piwko otwarte, zobacz. Pewnie. Otwarte można sobie brać śmiało i tylko trzeba odpowiednią kwotę, czyli 3 euro trzeba wrzucić sobie tutaj. Dobra, idziemy. Nie ma. Wyciągamy ojrowski, wrzucamy. Ciekawe, czy w Polsce by się taki barek sprawdził. No i zdążyło dwa razy popadać, dwa razy zdążyło przygrzać, tak że wszystko wyparowało, ale na koniec dnia, bo już godzina jest prawie 20, swoją drogą cały czas gdzieś tam słoneczko świeci, ptaki śpiewają niesamowicie, pokażę wam kilka samochodów. To są samochody, które tutaj jadą w jakimś rajdzie z Holandii.
i takie wynalazki. Nie do końca wiemy, o co się rozchodzi z tym rajdem, ale tak sobie jadą wynalazki. Tutaj nasze wynalazki, a tutaj jakiś kolejny radiowy, no i jakiś Omen, coś tam. A takie auteczko. Zbieramy się powoli do spania. Wczesna godzina, bardzo wczesna godzina, ale też to jest czas, kiedy jest najdłuższy dzień, więc dlatego tak to wygląda. I jutro atakujemy. W nocy ma jakaś straszna ulewa przyjść, to się gdzieś tam kumuluje. Z drugiej strony hotelu widzimy góry. Wprawdzie tak nie do końca jest to coś, co bym chciał nagrać, bo jest po prostu słaby kadr, ale nad górami strasznie się tam kotuje chmury. Jutro ma być bardzo ładnie, więc widzimy się rano. My sobie jeszcze tam pogramy trochę, popracujemy i widzimy się za kilka chwil.